Siema, ja jestem Jasmin. Siema, ja jestem Mateusz, a wy jesteście po raz kolejny na vlog Azja Filipiny. Zapraszam was na następny odcinek. Dobra, nie wiem gdzie ona mnie prowadzi, ale trasa jest ciekawa. Tu jak widzicie dookoła palmy, jakaś ścieżka. Tam na górze jest niby jakieś ładne miejsce do posiedzenia. Zaraz zobaczymy. No co wam mogę powiedzieć? Jasmin się właśnie przedstawiła. Jest ona moją dziewczyną. Jak już będę na górze, opowiem wam historię, jak się poznaliśmy. Taką może troszeczkę ciekawą. No i ogólnie no właśnie chcę ją wam przedstawić, bo będzie ze mną w kolejnych filmikach się pojawiała częściej. No zaraz wam więcej powiem, jak już będziemy na górze. Dobra, jak widzicie, dotarliśmy już na miejsce, za nami piękny widok, w sumie dookoła, tak jak przeszedłem przed chwilą, jest tutaj zarąbisty widok, siedzimy pod takim daszkiem, no dosyć prowizoryczna budka taka zrobiona, to się nazywa Purok. Purok? The name of this is Purok? Jest Purok Ayo Ayo. Purok Ayo Ayo? To się nazywa miejscówka Purok Ayo Ayo. No i my tutaj przyszliśmy, no po prostu ja wam mówię, chcę przedstawić Jasmin i powiedzieć o tym, jak się poznaliśmy. A więc wszystko się zaczęło w listopadzie, jak już tutaj przyjechałem. Byłem pierwszy tydzień na Sikihor i jak widzieliście, dziewczyny z wodospadu Kambuga High, z tego najpopularniejszego miejsca na Sikihor, która była ze mną, ta moja sąsiadka, no to ona jest siostrą Jasmin i no i tak się stało, że czekajcie, coś lata. Tak się stało, że Giselle po prostu mieszkała obok i coś tam było na początku, że ja się zapytałem, gdzie mogę tutaj kokosy kupić, bo tak jeszcze nie znałem wyspy w ogóle, gdzie tu jechać, nie wiedziałem. Zapytałem się, gdzie mogę jakieś kokosy kupić. A ona mówiła, że właśnie, że zamierzała jechać do rodziców do domu, bo oni mają tam kokosy, całą farmę i ten. I że będą mieli kokosy dla niej, że jak chcę jej pomóc, to mogę pojechać się zabrać i tam jakiegoś kokosa mi odpali. No to się zabrałem, pojechałem. No i czekaliśmy jeszcze zanim te kokosy oni przyniosą. Ja siedziałem u niej tam w salonie, siedzimy i no i nagle Jasmin wyszła, pojawiła się, a ja zwariowałem, normalnie mnie oczarowała, nie wiem, powiedziałem tylko hello, ona hello, no i co, no i nawet nie wiedziałem co powiedzieć, no nie mogłem z siebie słowa wydusić, ona tak po prostu sobie tam przeszła, gdzieś przeszła do kuchni, ja siedziałem, patrzyłem się tylko na Giselle i się cieszyłem i nie wiedziałem co powiedzieć, no nie. No i dobra, no i to, zaraz wróciła Jasmin, siadła gdzieś tam obok i Giselle chyba zrozumiała, że zauważyła, że ona mi się podoba i mówi, no mów coś do niej, no nie. No to ja tego się zapytałem, tylko jak się czujesz, coś tam, no nie. I ona odpowiedziała, że jak tam się czuję dobrze, no to ja też, że dobrze i pamiętam, że było coś takiego, że ja jej powiedziałem, że jest głapa, no i głapa to Bisaya głapa, ładnie głapa. Beautiful. Beautiful, no, że ona jest ładna, piękna. No i ona zrobiła tylko coś takiego, koło siostry siedziała i tak. A ja ze śmiechu po prostu już wtedy nie wytrzymałem, no nie, wybuchłem śmiechem, ale zaraz poszliśmy tam z domu, no ona się zawstydziła, już wtedy zwróciła chyba do siebie do pokoju, już nie pamiętam jak to było, wyszliśmy i pierwsze co się zapytałem się Giselle, kto to był, bo ona nie powiedziała mi, że to jest jej siostra, ani nic, po prostu, no i zapytałem kto to był i ile ona ma lat, to było dla mnie takie istotne, no to Giselle mi powiedziała, że to jest jej siostra młodsza, że ma 18 lat. Ja się dopytywałem, wtedy pamiętam, że na pewno ma 18, no bo tutaj trzeba mieć, zawsze trzeba mieć pewność, czy ma 18, no. Miała 18, już prawie 19 wtedy. No i tak, no i po tym dniu, no co, ja ją wyszukałem na Facebooku, zacząłem do niej pisać. Było to
bardzo trudne. Tak, dlatego jak ktoś wam powie, że Filipinki są zawsze chętne do spotkania z obcokrajowcem, to to nie wiem, Jasmine nie była taka. Była inna zupełnie, jak te, faktycznie tutaj jest tak, że jak nie wiem, idzie się do jakiegoś sklepu nawet, już mi się zdarzyło parę razy gdzieś do sklepu, gdzieś nawet na ulicy przechodząc, czy nie wiem, głupio na stacji benzynowej, tak, dziewczyny normalnie oficjalnie zagadują, nie wiem, o może numer byś dał, o może, że jesteś przystojny, ci powiedzą, jest to normalne, tutaj nie będą się w ogóle krępować, będą do ciebie zagadywać, uśmiechać się, cieszyć i to jest tutaj normalne. Tak, ona taka nie była w ogóle, nie jest taka, nie wiem, było mi tak ciężko z nią w ogóle zagadać, była cały czas zawstydzona. Jak do niej wtedy napisałem, to zresztą popisaliśmy tylko przez parę wiadomości. I później co? I później mi odpisywała przez parę dni. No ja tak próbowałem cały czas, codziennie cokolwiek napisać. W końcu się coś tam przełamała, chwilę popisaliśmy. No i co? No i zbliżał się ten... Tak codziennie sobie pisaliśmy po trochę. Nie, do niczego to nie dążyło. No ja dawałem z siebie wszystko. Próbowałem ją gdzieś namówić na wyjście, nawet i z siostrą, żeby gdzieś poszły czy coś. Nie szło w ogóle jej nigdzie namówić. Cały czas mówiła, że nie ma czasu, że teraz jest zajęta, że teraz coś robi. No a ja nie odpuszczałem, mówię, no przez ten czas, bo mówię, 4 miesiące moich podbojów i w końcu jesteśmy razem. I już od miesiąca mieszkamy razem, no to w końcu się udało. No to ten, no to 4 miesiące moich podbojów, no to już mogłem mieć, nie wiem, 10 dziewczyn różnych. Ale nie odpuszczałem jej, powiedziałem, że to jest ta, którą sobie chcę i wymarzyłem. No i co, no i tak wyszło, że były tam jakieś ten, święta Bożego Narodzenia. Jasmine brała udział w takich wyborach miss tutaj w jej powiecie, jakby nie wiem, czy się tutaj oni nazywają barangaj. W jej barangaju były ten... w jej gminie może, czy gmina nazywa po polsku, były wybory na miss, no, i ona tam kandydowała, wygrała oczywiście. No ja, i wtedy ja wiedziałem, że tam jest te wybory, no i poszedłem po prostu, to było na boisku do koszykówki, jakaś tam cała impreza zrobiona. Byłem tam wtedy, no i w sumie po tych wyborach, po tym konkursie, gdzieś tam była jakaś impreza, no nie, no to spędziliśmy dużo czasu tam razem z nią i z jej rodziną całą. No i po tym, nie wiem, myślę, że trochę lepiej poznaliśmy, zbliżał się nowy rok. No i co, Jasmine mnie zaprosiła do siebie, do domu na nowy rok. No to spędziłem z nimi Sylwestra i nowy rok przywitaliśmy. No i tak sobie zaczęła mnie chyba bardziej lubić. No i później jej rodzice też chyba to zauważyli, bo właśnie tą chatę, którą wynająłem, pomógł mi znaleźć jej ojciec, bo to jest w sumie od jej rodziny, od jakichś kuzynów tamta chata, dlatego jest tak tanio też, bo po znajomości. No i ojciec pomógł znaleźć tą chatę. No i tak, od tego momentu, jak się tam już przeprowadziłem, w ogóle tego właśnie, jak się przeprowadziłem momentu, była też jakaś dyskoteka tam, znowu impreza koło ich domu. No to ja tam poszedłem na tą dyskotekę. Zabrałem ją ze sobą, bo ona jest w ogóle nie lubi nigdzie do takich dyskotek czy coś, to jest strasznie ciężko namówić ją do wyjścia, bo się wstydzi, nie lubi. No ale udało się, namówiłem ją, poszliśmy. No i tamten dzień był taki jakby, nie wiem, już na następny dzień się znowu zobaczyliśmy. No i tak się zaczęliśmy spotykać codziennie. Nie wiem, już gdzieś pojechaliśmy nawet razem, jeszcze z jakimiś znajomymi pojechaliśmy, też się zdarzyło, gdzieś tam jakieś wodospady czy coś. No i tak się zaczęła już oswajać z tym, że się zaczęliśmy spotykać. No i co? No i jak się zeszliśmy, no po prostu jesteśmy razem i zamieszkaliśmy razem, dlatego tak ją chcę wam przedstawić, no nie, ona jeszcze tu może zaraz coś powie, parę słów o sobie. Chcę ją wam właśnie przedstawić, że będzie po prostu się pojawiała w kolejnych odcinkach, może nie w każdym, no ale że będzie tutaj, żebyście wiedzieli, kim jest ta urocza tutaj dziewczyna. You want to say something about yourself? How old are you? What kind of school you do? Or what are you doing for a living? I'm 19 years old and I'm taking a Bachelor of Elementary Education. And our class will start at 4 p.m. till 9 p.m. No, to tyle powiedziała od siebie. Ona robi jakąś szkołę, po której może być nauczycielką. No to tyle, co ja wiem. Nazwa szkoły tam taka, jaka powiedziała, ja to tak się tam nie wnikam w tą nazwę szkoły. No, chodzi codziennie do szkoły od 16 do 9. Ma 19 lat. Jest bardzo dobrą, mądrą dziewczyną.
uśmiechnięto, zawsze wesoło, jak widzicie. No co no, mam nadzieję, że będziemy jak najdłużej, że to jest to. Dobra, zaraz wam tu jeszcze nagramy fajną miejscówkę, tutaj właśnie wyczaliliśmy jeszcze jedną, zaraz wam tutaj nagramy. No to do zobaczenia za chwilę. Patrzcie na wariatkę, na drzewo zaraz o wejście i wbija na drzewo, no nie? Tam jest zapisane tylko tabliczka be careful. No właśnie, Bibi, be careful, eh? How you want to go there? No, be careful, this is dangerous, eh? Maybe better not. Dobra, odpuściła na całe szczęście. Ale w sumie to była ta miejscówka fajna, którą wam chcieliśmy pokazać. Stamtąd z góry jest na pewno zarąbisty widok. Gdzieś tam jeszcze dalej się idzie? There is something? What? Dobra, może coś tam jeszcze jest. Jakaś ścieżka. Ogólnie miejscówka jest bardzo fajna, nie ma tutaj nikogo. O, huśtawka. O, w takim miejscu. Tam jak widzicie, nie wiem czy się to przebija. Pomiędzy krzakami, widok na morze. Fajna miejscóweczka, na pewno tutaj wrócimy. Jest zarąbisty widoczek. Fajnie, wiatr wieje, dużo cienia. To jest ważne tutaj, że jest dużo cienia, bo bez cienia jest lipa, no nie, w takie gorące dni. Chociaż ostatnio naprawdę dużo padało, przez 3 tygodnie był deszcz non-stop, codziennie, 3 nawet 4 tygodnie może. Praktycznie codziennie był deszcz, albo w nocy, albo w dzień, no nie było tak, żeby było bezdeszczowo cały dzień, no. Masakra naprawdę. A tu są takie deszcze, jak już tropikalny deszcz taki walnie, no to jest momentalnie w parę sekund ciężka ulewa, no nie? Nice, you like it? Yes? Dobra, też się huśnę, zobaczymy. Może za ciężki nie jestem. Mam nadzieję, że nie pęknie, ale... Drzewo się aż ugięło. Nie no, ja jestem troszeczkę za ciężki. Czuję, jak ta gałąź tam po prostu... ledwo zipie. No, ale jest fajnie. Okej, okay, enough for me. Dobra, my już wracamy powoli do domu. Fajny dzień był, tam. Fajna miejscóweczka ogólnie, na pewno tutaj jeszcze będę chciał wrócić. Mówię, taki dzisiaj krótki odcinek, jeszcze wam wrzucę parę zdjęć tam ze wcześniejszych dni, jak się tutaj już, jak już mieliśmy, tam się poznaliśmy, gdzieś tam spędziliśmy jakiś czas, to wam powrzucam parę zdjęć. No i ten odcinek był taki no, na temat mojego love story, jak się zapoznaliśmy, żebyście po prostu wiedzieli w kolejnych odcinkach, że Jasmine już tutaj będzie w tych odcinkach tak samo się pojawiać, żebyście wiedzieli, kim ona jest. No i co? I na dzisiaj to będzie tyle, no nie? Ja jadę ją teraz do szkoły zawieźć. I wam dziękuję za oglądanie. A jeszcze co wam mogę powiedzieć, bo zakładam za niedługo kolejny kanał razem z Jasmine. Będziemy zakładać i go prowadzić w zupełnie innej tematyce. Może komuś się będzie podobał, to również zapraszam was do subskrybowania. Ale o tym dowiecie się już w kolejnych odcinkach. Ja wam na dzisiaj dziękuję. Również subskrybujcie ten kanał i komentujcie, zostawiajcie lajki. Zapraszam was również do odwiedzenia linków poniżej. Jasmine. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia. No, do zobaczenia, na razie. You wanna say something in Polish? Dziękuję za oglądanie. And? I forgot. You forgot? Come on. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia.